Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam na informacje. Co najmniej 1600 osób zginęło, a ponad 6 tysięcy zostało rannych na skutek trzęsienia ziemi, które nad ranem nawiedziło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię. Wstrząsy o magnitudzie 7,8 w samej tylko Turcji doprowadziły do zniszczenia ponad 1700 budynków. Około godziny 4:17 region nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. W tej chwili wszyscy gubernatorzy koordynują działania ratunkowe. Żandarmeria, policja, żołnierze, eksperci, turecki Czerwony Półksiężyc oraz zespoły poszukiwawczo-ratownicze z całego kraju są wysyłane do regionu. Spałem, kiedy nagle obudziła mnie żona. Trzęsienie było bardzo silne, to było przerażające. Zewsząd słyszeliśmy huk. Minęły prawie 2 minuty, zanim trzęsienie ustało. Pod gruzami wciąż znajdują się ludzie. Mam znajomego, który mieszkał w tym mieszkaniu. Jego dzieci zostały uratowane, jego córka złamała jedynie rękę. Nie wiemy, w jakim stanie znajdują się mieszkańcy parteru. Niech Bóg da nam szybki powrót do zdrowia. Pod gruzami znajduje się 12 rodzin. Nikomu nie udało się wydostać. Wszyscy są uwięzieni. Do tej pory nikt tutaj nie przyszedł, by sprawdzić, gdzie znajdują się uwięzieni. Obrona cywilna nie funkcjonuje. Sami staramy się pomóc. Epicentrum trzęsienia, do którego doszło o godzinie 4:17 czasu lokalnego, znajdowało się na głębokości 10 km w odległości 37 km na północny zachód od liczącego ponad 2 miliony mieszkańców miasta Gaziantep przy granicy z Syrią. Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Tuż po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych, z czego najsilniejszy miał magnitudę 6,6. Trzęsienie było odczuwalne także w Egipcie, w Libanie i na Cyprze. Obszar dotknięty kataklizmem rozciąga się na ponad 330 km. Tureckie władze wprowadziły czwarty poziom alarmu, który zakłada zwrócenie się o pomoc z zagranicy. Wsparcie zadeklarowały już m.in. władze Grecji, Izraela, Egiptu, Włoch, USA i Polski. W Syrii kataklizm dotknął kontrolowane przez rząd prowincje Hama, Aleppo i Lataka. Wstrząsy doprowadziły też do zniszczeń w prowincji Idlib, będącej pod kontrolą rebeliantów. Na tym obszarze mieszka około 4 milionów uchodźców, większość z nich w prowizorycznych schronieniach. Prezydent Andrzej Duda mianował na stanowisko dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Wiesława Kukułę. Zastąpi on na stanowisku generała Jarosława Mikę, który został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nowym dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej został z kolei generał brygady Maciej Klisz. Chcę rozpocząć od głębokiego podziękowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej panu generałowi Jarosławowi Mice. Przetrwał pan bardzo trudny czas pandemii, w którym służba Wojska Polskiego miała bardzo szczególny wymiar. Przetrwał pan niezwykłą próbę, jakiej poddani zostaliśmy na wschodniej granicy, na granicy polsko-białoruskiej. Sprostał pan wreszcie wszystkim wymaganiom, jakie wiązały się z ogromnym wyzwaniem wojny toczącej się tuż za naszą granicą. Rozpoczyna się w kierowaniu polskimi siłami zbrojnymi, w dowodzeniu nimi, rodzajami sił zbrojnych, czas kadencji pana generała Kukuły. Powierzyłem panu właśnie dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, właściwie tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Wierzę w to głęboko i jestem przekonany, że tak samo będzie pan teraz dbał o wszystkie rodzaje polskich sił zbrojnych. Trwa program modernizacji dróg. Od 2019 roku wybudowano, zmodernizowano lub wyremontowano ponad 18 tysięcy km autostrad, dróg ekspresowych czy krajowych. Na temat szczegółów i skali inwestycji infrastrukturalnych mówił dziś w Bobrownikach w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki. Z tymi naszymi inwestycjami schodzimy do Polski lokalnej. Często te inwestycje są pomiędzy wielkimi ośrodkami, pomiędzy Warszawą a Krakowem, pomiędzy Łodzią a Katowicami, pomiędzy A4 Wrocławiem a Rzeszowem. Ale gminy, które korzystają z tych wszystkich środków, z tych wszystkich funduszy, z tych wszystkich inwestycji, to nie są przecież gminy z pomiędzy. Każda gmina, każdy człowiek jest dla nas równie ważny. Chcemy, żeby wszyscy mieli
możliwość pozyskania nowych inwestycji, nowych inwestorów, przedsiębiorców, którzy przecież nie przyjadą, jak będą dziurawe drogi. Drogi są dziurawe wtedy, kiedy jest dziurawy budżet. Tak było w czasach naszych poprzedników, kiedy budżet był dziurawy, nie powiem jak co, ale niestety tych pieniędzy oni po prostu tam nie mieli. My naprawiliśmy finanse publiczne i dlatego rokrocznie przeznaczamy kilkukrotnie większe środki na realizację wielu zadań lokalnych w całej Polsce. Rosjanie będą próbowali w najbliższych dniach dokonać czegoś symbolicznego, by zrównoważyć wcześniejsze porażki, uważa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przyznał on, że sytuacja w obwodzie donieckim jest bardzo trudna. Kijów zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora atomowego. Okupanci chcą w lutym zrobić coś symbolicznego, spróbować zemścić się za ubiegłoroczne porażki. Obserwujemy zwiększony nacisk w różnych rejonach frontu, a także wzmożoną propagandę. W obwodzie donieckim jest bardzo ciężko, stale toczą się tam zacięte walki. Jednak bez względu na to, jak silna jest presja, musimy wytrzymać. Musimy wykorzystać każdy dzień, by wzmocnić naszą obronę na froncie, ugruntować międzynarodową pozycję Ukrainy, zwiększyć presję na Rosję. Musimy dać naszym ludziom nowe możliwości przetrwania tego trudnego czasu. Nie mamy innej opcji, jak tylko bronić się i zwyciężyć. Kontynuujemy nasz dyplomatyczny maraton, aby uniemożliwić Kremlowi wykorzystanie międzynarodowych zawodów sportowych do swojej propagandy. Dla przedstawicieli państwa terrorystycznego nie powinno być miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Ukraina wysłała odpowiednie listy do firm, które najbardziej wspierają Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Są to duże międzynarodowe korporacje, które z pewnością są zainteresowane tym, aby ich marka nie była wykorzystywana do propagowania wojny. Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność osobom zaangażowanym w likwidację skutków pożaru elektrowni w rejonie Odessy. Prace trwają przez całą dobę. Na dzień dzisiejszy setki tysięcy osób pozostają bez prądu. Oczywiście, gdyby nie rosyjski terror, nigdy nie mielibyśmy takich problemów. Teraz konieczne są nadzwyczajne wysiłki, aby zapewnić normalne funkcjonowanie systemu energetycznego. Nadzwyczajnie zusilę. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.